No, to nie będzie zwykły mecz, panie Adrianie. Sobota, godzina 10. To nie jest zwykła pora. Idealna pora na wielki mecz. To jest pora dla szaleńców. Starcie gigantów. Kto gra? AGP z Sokołem Serock. To jest liga? Nie wiem, okręgówka. A nie siódma? Nie A klasa? Co ty? Okręgówka. Przepraszam. No kurwa. Co? Ja pierdolę. Okręgówka to liga szósta, nie? Tak. No to tutaj to już prawie w bramkę strzelają. Strzelaj! Panie Adrianie, mam pytanie do eksperta, bo mi się kupa zaległości zrobiła. Czyli jak zawsze gówniana rzecz wyszła. No i właśnie nie wiem, jak sobie z nią poradzić, a... Z kupą? Trzeba spuścić wodę przede wszystkim. O! Idziemy na wystawę kotów, kurwa, po meczu. Ja idę. Bo dzisiaj na WF jest wystawa kotów rasowych i jutro. Koty z Kongo będą wystawiali. Koty z Kongo będą wystawiali. Że Sławomira brakuje, żeby kurwa śpiewał. Kurwa, myślałem, że wygrałem koszulkę, a tu... Klaj dalej, debilu. I... Jaki są? A ja, panie, umówiłem się na randkę. Kurwa, niekoniecznie. Już masz dość randek. W tym wieku. W tym wieku. W 21. Tak. W 22 pochodzisz. Jak zmądrzeję. Że będę jakimś, no nie wiem, reinkarnacja, może będę jakimś Buddą. Nie Buddą, tylko ty. Kurwa. W następnym wcieleniu możesz być na przykład ambasadorem. Tak, Kuby. Kupy. Ambasador Kupy, no. No. Jeszcze czarna, wiesz, złoży. O kurwa. No i wielka niespodzianka, przed chwilą padł gol. To bardzo ładna bramka. Ale musicie uwierzyć na słowo, bo aparat mi się spierdzielił i akurat plik się chyba rozwalił. Pierwszy raz zdarzyła się taka sytuacja, że na kartoflistach nie ma jakiegoś gola. W każdym razie 1-0 dla Agape. Ja nawet lubię na strumykowej. O kurwa. No. Ja pierdolę. Duża bramka. I chyba się nagrała. 1-1, gol dla Sokoła. Z tej okazji pan Adrian zaśpiewa państwu pieśń Hej Sokoły. Hej Sokoły, wydłubcie se oczodoły. Patrz teraz jak chrobotnie. No. Do przerwy 1-1. To co, idziemy teraz na te koty? Nie no, na koty idziemy po meczu. Teraz chodź. Ale to 15. Kurwa, dobra. Wezmę chleb, no bo kurwa miałem kupić chleb, nie? Masz chleb dla kotów? Kurwa, dla siebie mam, koty nie jedzą chleba. No i dupa, nie będzie oglądania kotów. Drogo, panie Tadziu, 15 zł bilet. Pojebało te koty. Ich nie, do właścicieli. Myślisz, że do nich koty wyznaczały cenę? No, teraz panie. Gol! A na miejscu takiego kota to na ile by się wycenił? Jakby chcieli mnie oglądać? Ale kto by chciał mnie oglądać? Była międzynarodowa wystawa Adrianów. No, same egzemplarze. Ja nie mam nic do pokazania. No chyba, że za dwie dyszki. Za dwie dychy, to tak. Ja mam pytanie. Szkoda, by fajnie było. O kurwa! Spalony! No, coraz ciekawsze to spotkanie się robi, nie? No, jak się skończy, to będzie jeszcze najbardziej ciekawsze wtedy. Im bliżej do końca, tym emocje. Tak jak się skończy, to będzie jeszcze bardziej emocjonujące. Czerwona kartka dla zawodnika Sokoła. A i trener też dostanie czerwoną kartkę. O! I jeszcze czerwona kartka dla trenera Sokoła. To on ma Sokoła nazwisko. Proszę, klej na klatę, patrz. O! No. Co za dzisiaj dzień na AWF-ie. Jeszcze nie ma panie południa. To będzie dalej. Aż jajca pękają, kurwa, z niepewności. To jest właśnie to. No. Co? Tak. O, ale przymierzył. Ależ to było meczycho. 1-1. To było to. No i to był materiał, taki w miarę na bieżąco, bo mecz soboty. No ale jest ta kupa zaległości, to jest duża kupa. Postaram się w niej pogrzebać, no i może coś z tego wyjdzie. Może uda się coś z tego zmontować. Ja jeszcze klasycznie przypomnę, że pod filmikiem znajdują się reklamy. I w opisie, i w komentarzach, więc byłoby miło, jakby ktoś tam zerknął czasem. A jak ktoś nie zerknie, to i tak miło, że te wspaniałe dzieło obejrzał. A jak ty masz kota, nie? Mam. Jak się nazywa? Kicia. To jest kot Kicia, on nie ma imienia, ona. Jak nie ma imienia? Nie ma. Drodzy państwo, jeśli ktoś ma jakiś pomysł, jak powinien nazywać się kot pana Adriana, to nie mówcie.
To śmiało tam w komentarzach. Jak dla mnie powinien się nazywać fekalia, bo to kotka, tak? Tak.